Dzień dobry, drodzy panowie, drogie panie. W dalszym ciągu testowania. Czemu ja się tak uparłem na to testowanie? Ano dlatego, że w moich poprzednich filmach pokazywałem wam, że u mnie w kranie leci woda o TDS-ie równym 80. Więc no, uboga we wszystko, tak? Chcę zmierzyć NO3, żeby dodać trochę do tego potasu. Dodaję trochę mikroelementów. No i chciałbym porobić resztę testów, żeby w tym akwarium jakieś te warunki dla tych roślin były minimalne. Moje akwarium jest na czystym, żywym piasku o grubości, o gradacji 0,2 do 0,8, zmieszanym z takim grubszym żwirem, ale tego grubszego żwiru jest naprawdę bardzo mało. Więc no nie mają te rośliny skąd tam cokolwiek brać, bo przez ten piasek raczej tam się nic wielkiego nie dostanie, żeby nawozić te rośliny od korzeni. Ostatnio, znaczy no 2 dni temu wrzuciłem ten mój filmik, robiłem te testy NO3. Wyszły mi cuda nie widy, tak? 100 ppm NO3, 50 ppm NO3, 15-20 ppm na 3 różnych testach. Więc dzisiaj stwierdziłem, że przetestuję testy. Jak widzicie, już od dłuższej chwili zakupiłem wodę destylowaną, demineralizowaną, czy jak to tam się tam zwie. TDS tej wody jest 3. Możliwe, że ten mój aparacik przekłamuje o te 3 jednostki, te 3 ppm. I mówię tak, dobra, robimy testy. Pierwszy test tetra, no tutaj jak zwykle jest kontrowersyjny, bo w ogóle jak widzicie, wyszedłem na zewnątrz, żeby nie było, że to nie jest światło dzienne. Wprawdzie niebo jest dzisiaj zachmurzone, było zachmurzone, ale to jest u mnie jest godzina, w momencie kiedy robiłem te testy, godzina 13, jakaś 30, więc no, światło dzienne. No ale wracamy do testów. Test tetry, no jak widać, no ten kolor nie jest taki żółty, on jest bardziej taki pomarańczowaty, no ale okej, okay, dobra, pokazuje 0. Zoolek pokazuje 0, kompletne NO3. JBL oczywiście też pokazuje 0, pomimo to, że tutaj na tym wzorniku jest 0, mniej niż 0,5. No ale no, tu woda się w ogóle jest, nie zabarwiła się w ogóle. Więc przechodzę dalej do testowania wody w moim akwarium. Jak widać tutaj znowu, powiedzmy, jest 50 mg na litr. 50 mg na litr, czyli 50 ppm. Zoolek, ja bym stawiał między 50 a 100, ale powiedzmy, że jest też 50, pokazuje tyle samo co tetra. JBL, o dziwo, dzisiaj pokazał mi 40 ppm, czy miligramów na litr NO3. I znowu zwariowałem, tak? 2 dni temu pokazywał mi między 10 a 20, dzisiaj mi pokazuje 40. Tamten pomiar był przed podmianą wody, ten pomiar jest po podmianie wody, podmiana wody była w sobotę. Więc mówię, kurna, no nie wiem, albo ja jestem taki tępy, albo nie wiem, nie umiem robić tych testów. Robię już kilka lat, ale no może nie umiem, no nie wiem, no. Wiecie, tempemu czasami ciężko coś wytłumaczyć. Więc wpadłem na genialny pomysł. Zmierzyłem sobie TDS w akwarium. 234 ppm, jak widać na załączonym obrazku. Następna fotka. Wziąłem do szklanki, nalałem wodę. Mam Nitros Easy Life, czyli NO3. I mówię, zrobię sobie
te 234 czy coś koło tego, 231 akurat mi tutaj wyszło ppmów, taki roztwór NO3. I zmierzę tę wodę destylowaną z tym NO3, jak to wyjdzie w testach. I tutaj moje pytanie do Was, bo JBL mi pokazuje 80 mg na litr, tak jak z ppm. Zresztą tu jest widać, tu widać, jak to jest, kurde, w jakich jednostkach to jest mierzone. Zoolek, no, ja bym powiedział, że tu jest nawet 100 ppm tego, ten nie 150, no bo ja już tak na siłę próbowałem tutaj do tych 150 to dociągnąć, ale tu jest tak, według mojego oka było 100 ppm. Tetra, no tetra jest do 100 mg tylko, więc no tu teraz nie ma wątpliwości, jest 100 mg. Teraz wrócimy się do tego zdjęcia i tak. Ja wiem, co mierzy TDS. Nie musicie mi tego tłumaczyć, że on mierzy wap, magnez, twardość wody, tak. Generalnie całe zasolenie w tej wody. Ale w tej wodzie mineralnej, przepraszam, destylowanej, nie było nic do tej pory, tak? Było 3 ppm czegoś tam, no mi pokazało na tym mierniku. Dolałem tylko azot, znaczy NO3, nie azot, tylko NO3. Więc do 231. Czy na testach nie powinno pokazać, kurczę, nie powinny mi się skończyć skale? Testy te kropelkowe są, jak widzieliście, do 150, 100. A tutaj, proszę bardzo. No dobra, no zoolek się, dobra, skończył się, 150. Ale JBL, kurde, pokazuje 80. Do pełnego tego czerwonego takiego koloru to mu brakuje jeszcze od groma. Tu jest do 240 akurat, widzicie, skala, więc powinien z JBL pokazać. Tak? Czy ja się mylę, czy czy TDS mierzy w jakiś inny sposób NO3, tak? Zawartość NO3 w wodzie. Bo w akwarium mam 234, ale to jest wszystkiego, tak? Twardości, czyli wapnia, magnezu, żelaza, azotu. Mam całościowo 234. W szklance zrobiłem 231, a na testach wychodzi, że mam 80-100. Nie rozumiem, jeżeli ktoś potrafi mi to wytłumaczyć w jakiś sensowny sposób, no to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Trzymajcie się. Jeszcze jedna taka mała dygresja. Ja nie kręcę tych filmów po to, żeby was uczyć robić testy, czy pokazywać, jak się robić testy. Ja po prostu robię je dla siebie i je rejestruję, i jeżeli coś mi wyjdzie, takich właśnie jakieś cuda niewidy, to się z tym z wami dzielę i tyle. Więc dziękuję za te komentarze, które mi ostatnio pod poprzednimi testami mi ktoś tam wkleił, że światło nie takie, że testy trzeba zrobić prawidłowo i ten. Zawsze się staram robić te testy mniej więcej prawidłowo, znaczy no nie mniej więcej, no tak prawidłowo według instrukcji, tak? Jeżeli jest, trzeba odczekać 10 minut, to czekam 10 minut, nie lecę z tym testem po minucie i dobra, aha, tyle jest, nie? No czekam te 10 minut, jeżeli tam jest te 2 centymetry nad tą, trzeba unieść nad tą białą planszę, unoszę i porównuję, tak? Jeżeli wrzucam potem te zdjęcia, to po prostu czasami nie, z przyczyn technicznych nie mogę tak zrobić, jak jest pokazane w teście i informuję was. Tak informacyjnie po prostu wrzucam te fotki czy tam filmy. Dobra, jeszcze raz dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się, hej.